Cześć, witam wszystkich z tej strony Quantum i w tym Quantum Guide dzisiaj zajmiemy się bronią Scar-L. Jest to kolejna broń, którą musimy sobie odblokować za pomocą assignmentów, gdyż możemy ją dostać tylko w przypadku, jeżeli posiadamy Battlefield 3 Premium albo jeżeli zakupiliście dodatek Close Quarters. Także tylko wtedy możecie sobie tą broń jakby odblokować. Także coś trzeba zrobić w tym assignmencie, aby można było się pobawić tym Scarem L. Przede wszystkim musimy zdobyć 20 killi. A ostatnim strzałem. Przede wszystkim musimy zdobyć 20 killi z podwieszanych granatników. Także na przykład nie możecie sobie po prostu wybrać granatnika jako osobny granatnik. Czyli po prostu jeżeli nie macie na przykład szyny montażowej wydanej broni, to nie możecie sobie tego użyć jako osobny granatnik. Nie będzie wtedy wam po prostu zaliczać killi. Musicie sobie podwiesić ten granatnik pod jakąś broń. Druga część jest trochę trudniejsza, nie mówię, że oczywiście niemożliwa. Po prostu zajmie wam sporo więcej czasu, ponieważ trzeba zdobyć 15 fragów ze zwykłych granatów ręcznych, a po prostu z tych granatów ręcznych tak często nie zdobywamy fragów jak w przypadku granatnika. Ta częstotliwość zdobywania tych fragów jest po prostu sporo mniejsza i z tym po prostu może się troszeczkę dłużej nam zejść, jeśli chcemy sobie odblokować Scara L. Niemniej na pewno warto sobie wykonać ten assignment, ponieważ Scar L ma wiele zalet, o których za chwilę, ale teraz statystyki. Potrzebujemy 2,5 sekundy, jeśli chcemy przeładować tą broń, kiedy mamy jeszcze pocisk w komorze, a kiedy wymarnujemy wszystkie nasze dostępne pociski, to ten czas przeładowania wzrasta do 3,1 sekundy. Jest to... Jeżeli chodzi o ten drugi czas przeładowania, kiedy wymarnujemy wszystkie pociski, jest to trochę dłuższy czas niż w przypadku AUGA A3. Jednak właśnie będę się trochę starał porównać te dwie bronie do siebie, ale o tym też jak zwykle za chwilę. Częstotliwość strzału na minutę jest to 620 pocisków na minutę, także to jest bardzo niski wynik, jakby porównać tą broń do innych karabinów szturmowych. Są karabiny szturmowe, które mają sporo większą szybkostrzelność, jak na przykład AEK ma 900 pocisków na minutę, AUG A3 ma 750 pocisków na minutę, także jak widzicie, ta broń jest jedną z prawie najniżej jest po prostu prawie że na końcu, jeżeli chodzi o szybkostrzelność, bo G3 A3 strzela około 550 pocisków na minutę, potem mamy AN94, który strzela około 600 pocisków na minutę i właśnie mamy tego Scara H, trzecia od końca broń, jeżeli chodzi o szybkostrzelność, 620 pocisków na minutę. Tryb strzału jest to tryb w pełni automatyczny albo tryb półautomatyczny. Możemy podwiesić tutaj sobie jaki granatnik, jaki strzelby, zero problemu, ta broń akceptuje te dwie rzeczy. Także pod tym względem też jest to broń dość dobra, jeżeli chodzi o całą funkcjonalność i można spokojnie, jeżeli ktoś ma taką ochotę, sobie albo granatnik podwiesić, albo strzelbę. I teraz przejdźmy już do tej sekcji mniej oficjalnej, także w jakich przypadkach jest najlepszy Scar L? Przede wszystkim Scar L, moim zdaniem, w przypadku AUGA 3 lepiej się sprawdza na daleki dystans. W poprzednim odcinku mówiłem, że z ciężką lufą AUGA 3 sprawdza się całkiem nieźle. I nadal podtrzymuję to zdanie, bo jest to broń, która dobrze się spisuje na dalekiej odległości i na pewno opcje walki na daleką odległość jak najbardziej mamy. Jednak moim zdaniem lepiej się sprawdza w przedziale bliskie, średnie dystanse. Na ten daleki dystans też się da bardzo dobrze walczyć, aczkolwiek Scar L moim zdaniem na walkę na dystans jest sporo lepszym wyborem. Przede wszystkim dlatego, że ma tą mniejszą szybkostrzelność. 620 pocisków na minutę w porównaniu do 750 pocisków na minutę AUGA A3. Także ten odrzut jest tu po prostu łatwiejszy do kontrolowania. Oczywiście szybkostrzelność nie zawsze mówi nam jak duży odrzut jest tej broni, aczkolwiek po prostu bronie, które mają mniejszą szybkostrzelność, mówię tutaj, że mają lepszą kontrolę tego odrzutu, niekoniecznie po prostu mają mniejszy odrzut, także tutaj to mam jakby na myśli. I tutaj akurat Scar L moim zdaniem bardziej góruje nad AUGiem. Co jeszcze można powiedzieć na temat Scara L? Sam odrzut właśnie tak, o którym chciałem wspomnieć, jest po prostu dość mały, jak na broń typu, która ma przedni magazynek z przodu po prostu. Zwykle po prostu mniejszy odrzut mają bronie typu Bullpup, akurat Scar L tutaj ma dość mały odrzut. I
To nam jakby gwarantuje bardzo dobrą już walkę na dalekie dystanse i średnie dystanse. Ogólnie mówię zawsze, wspominam zawsze o tych średnich dystansach, no bo praktycznie każda broń jest dobra w tym przedziale, bo to nie jest jeszcze ani jakiś nie wiadomo jak daleki dystans, ani nie wiadomo jak bliski. Także większość po prostu broni u medyka jest tak zaprojektowana, aby zawsze w tym przedziale była po prostu dobra, także praktycznie każda broń się dobrze spisuje tutaj na średni dystans. Duże różnice tutaj zachodzą akurat w przypadku dystansów średnich, przepraszam, bliskich i dużych. Także tu głównie widać różnice między broniami, ale okej. Tak jak powiedziałem, Scar-L jest bardzo dobry na dalekie i średnie dystanse, a naprawdę najlepiej jest właśnie ta broń zaprojektowana pod dalekie dystanse. Ten mały odrzut gwarantuje nam to, że możemy sobie tutaj zamontować ciężką lufę, która w przypadku tego Scar-L tak bardzo nie odczujemy tych negatywnych efektów zwiększonego odrzutu. Naprawdę jest to tutaj bardzo dobry pomysł i de facto właśnie z ciężką lufą gram tutaj w tej chwili. I muszę wam powiedzieć, że AUG A3 dobrze się spisuje, naprawdę na dalekie odległości, tylko trzeba bardziej kontrolować swoje strzały. Po prostu nie będzie dobry, jeżeli będziemy strzelali długimi seriami na dalekie dystanse. Wtedy po prostu ta duża szybkostrzelność nam się trochę tutaj odezwie i będziemy mieli większy kłopot, aby coś takiego sobie ogarnąć. Jednak Scar-L dzięki temu swojemu zmniejszonej szybkostrzelności ma bardzo dobry odrzut, jeżeli chodzi o jego kontrolę, także możemy tutaj strzelać na dalekie dystanse dość długimi seriami i nadal będziemy całkiem celnie tutaj strzelać. Nie ma do tej broni raczej sensu, moim zdaniem, montowanie rzeczy typu celownik laserowy, gdyż i tak na bliski dystans raczej tą bronią nie będziemy walczyć, ponieważ każdy przeciwnik, który będzie miał broń, która jest trochę bardziej szybkostrzelna, będzie po prostu lepszy od nas i koniec. Tutaj nie mam nic więcej do powiedzenia na ten temat. Także Scar-L po prostu jest od deski stworzony po to, żeby strzelać na niego z dalekiego dystansu. I polecam wam szczególnie właśnie konfigurację ciężka lufa, jakiś celownik typu ACOG, bądź te z przybliżeniem 3,4 raza. Te celowniki naprawdę dobrze wam się tutaj sprawdzą i mi się z nimi tutaj biega naprawdę nieźle. Ten odrzut jest tutaj bardzo dobry do kontrolowania, także nawet dłuższe serie z takich celowników, chociaż tutaj troszkę skrzaniłem, ale udało mi się poprawić magnumem. W każdym razie takie dobrze przycelowane serie, dłuższe, dobrze przycelowane serie na daleki dystans dobrze się nam tu sprawdzą, nawet na średni też nam się nieźle to sprawdzi. Ten mały odrzut też będzie powodował to, że dobrze będzie nam się kontrować ten odrzut w przypadku większych celowników, ponieważ po prostu oczywiście w przypadku tych celowników, które mają większe przybliżenie, ten odrzut nie jest wcale większy, po prostu bardziej go czuć ze względu na ten zoom. Jeżeli mamy duży odrzut, no to z większym celownikiem będzie nam tak jakby ten obraz sporo szybciej podlatywał do góry niż w przypadku mniejszych celowników, ale ogólnie odrzut broni jest ten sam, po prostu wrażenie tego odrzutu jest zupełnie inne ze względu na zoom broni. I to tak wygląda. I właśnie ta broń szczególnie dobrze spisuje się z celownikami typu ACOG, z ciężką lufą. I w sumie tyle. Można oczywiście tutaj biegać z celownikami holograficznymi. To też jest dobry pomysł, jeżeli po prostu nie za bardzo traficie te celowniki z większym przybliżeniem. Po prostu będziecie musieli troszeczkę bardziej wytężyć swój wzrok, ale ten odrzut wtedy też przez ten mniejszy zoom będzie trochę mniej odczuwalny, także tak bardzo nie będziecie musieli kombinować tutaj z kontrowaniem tego odrzutu i wtedy Scar-L, jeżeli naprawdę będziecie potrafili poskromić ten większy celownik, jeżeli potraficie się do niego przyzwyczaić, to wtedy Scar-L pokaże wam pełnię swoich możliwości. Mały odrzut w połączeniu z ciężką lufą, która niewiele tutaj w tej broni powoduje, o niewiele więcej ten odrzut nam się tak naprawdę tutaj zwiększa, powoduje to, że właśnie ten daleki dystans jesteśmy naprawdę, naprawdę ze Scar-L zabójczy. Jakieś inne dodatki, które bym do tej broni polecił? Niekoniecznie. Rączka taktyczna ma sens praktycznie w przypadku medyka. Dla mnie chyba dwie broni tylko dobrze mi się spisują z rączką taktyczną. Jest to FAMAS, jest to F2000 i te bronie dość mają duży odrzut boczny. Gdzie uciekasz, kolega? Nigdzie nie lecisz.
Te dwie bronie mają dość duży odrzut na boki i naprawdę dobrze się sprawdzają z rączką taktyczną, ale też i te bronie nie są kompletnie stworzone do walki na daleki ani średni nawet dystans, powiedziałbym. Wyjątkowo te dwie bronie sprawdzają się idealnie w przypadku bardzo bliskich zwarć. Także tylko w przypadku tych dwóch broni polecałbym wam rączkę taktyczną. W Skarze L nie ma kompletnie tutaj potrzeby podmontowania czegoś takiego. Granatnik czy strzelba? Też niekoniecznie. W przypadku Skara L bardzo się nastawiamy na walkę na bardzo, bardzo, ale to dalekie dystanse, jak na karabiny szturmowe oczywiście. Także tutaj po prostu... A, tutaj... No pięknie, udało mi się zestrzelić pilota, właśnie na to liczyłem. A, jeszcze ktoś tam strzela, kompletnie nie widzę co się dzieje. Jeszcze jednego killa udało mi się zdobyć, snajper jest gdzieś tam na górze. Ale snajpera już mi się nie udało zdjąć. W każdym razie widzicie, jak dobrze ta broń spisuje się na dystans. I o czym ja chciałem wspomnieć, o tych strzelbach. Tutaj w Skarze L nastawiamy się na dalekie dystanse, także ze strzelby te podwieszanie raczej nie będziemy mieli okazji zbyt często skorzystać. Bez względu na to, jaką amunicję sobie do tej strzelby podwieszanej wybierzecie, raczej nie będziecie mieli okazji zbyt często z niej korzystać. Za to granatnik może być tu trochę lepszym pomysłem, jednak na tak dużych mapach raczej rzadko będzie nam się też zdarzało strzelać z granatnika, ponieważ Skar L wybierałbym tylko i w przypadku tych największych map, czyli Kark Island, Operation Firestorm, Noshar Canals, też całkiem nieźle może się sprawdzić ta broń, ponieważ tam mamy okazję walki na dość znaczne też czasami dystanse. I ogólnie tutaj mówię o wszystkich mapach, które są właśnie bardzo otwarte, jak na przykład właśnie ta konkretna mapa. Wtedy Scar L naprawdę dobrze się wam sprawdzi. W przypadku map miejskich już tak bardzo bym nie polecał Scar L, ponieważ praktycznie każdy przeciwnik, który ma broń, która strzela szybciej od waszej, będzie w stanie was po prostu zabić. I tyle w tym temacie, jeżeli chodzi o Skara L. Także spróbujcie sobie tą konfigurację z ciężką lufą i jakimś tam większym celownikiem. Ja spróbuję jeszcze pokazać wam chwilę tutaj gameplayu, jak to wygląda z tym troszkę mniejszym celownikiem, o ile ja mam odblokowany taki celownik, ale wygląda na to, że jeden taki celownik mam. Jest to M145 i spróbujmy sobie taki trochę mniejszy celownik wybrać i wtedy też trochę jakby lepiej będziemy mogli kontrolować te nasze akcje. Ja akurat ten celownik całkiem lubię. Ten M145 jest całkiem dobrym celownikiem, jeśli chodzi o prostotę użytkowania, ponieważ mamy tutaj po prostu zwykły punkt, w który musimy wcelować. Nie mamy żadnych strzałek, jak to jest w przypadku AKOGA, i po prostu dla niektórych może być to trochę prostszy sposób, aby przycelować sobie z takiej broni. Skoro już praktycznie skończyłem mówić o tej broni, broni Scar L, to trochę wam powiem o tym właśnie, jak warto sobie kombinować z różnymi konfiguracjami samemu, nawet nie starając się po prostu patrzeć na takie różne konfiguracje po różnych filmach, tak jak na przykład ten mój Quantum Guide, tylko po prostu starać się kombinować samemu w tym temacie. Także szybkie. Postaram się wam szybko wytłumaczyć, co jaki dodatek robi. Ciężka lufa zwiększa nam celność na dystans. Po prostu te obrażenia możemy zadawać. Maksymalne obrażenia możemy zadawać w większym dystansie niż jest to standardowo. Jednak zwiększa nam się wtedy po prostu jakby. Zwiększa nam się odrzut po prostu tej broni, ponieważ stosujemy troszeczkę inny typ amunicji, który nie ma tak jakby wpływu na nasze obrażenia. One nam się nie zwiększają, czyli nadal zostajemy przy 25 max i 18 minimum, ale po prostu ten przedział, w którym możemy zadać to obrażenie, nam się zwiększa. Także to też oczywiście pomaga i to jakby celność broni po prostu też troszkę nam się zwiększa, ale i za to zwiększa nam się ten odrzut i to dość znacznie w przypadku niektórych broni, także po prostu trzeba wiedzieć, gdzie tą ciężką lufę stosujemy. Tłumik, aha, i pogarsza, ciężka lufa pogarsza nam też celność z biodra. Tłumik płomienia zmniejsza odrzut broni, ale za to zmniejsza nam celność ognia niecelowanego, czyli po prostu celność z biodra, ale za to, gdy celujemy z jakichś przyrządów, to wtedy mamy ten efekt zmniejszonego odrzutu i praktycznie zero negatywnych wtedy czynników, także to, o tym trzeba pamiętać. I całkiem nieźle przydaje się w przypadku broni, które mają dość duży odrzut. PKP Peczenek, całkiem nieźle mi się gra z tą bronią Scar H, czyli ta ciężka wersja
u mechanika. Rączka taktyczna zmniejsza nam odrzut broni na boki, za to zmniejsza nam celność ognia celowanego, także jak celujemy z jakichś przyrządów optycznych, to potrafi nam się zmniejszyć po prostu wtedy celność takiej broni. Stosujemy w przypadku broni, które mają dość duży odrzut na boki. Głównie to trzeba po prostu sobie samemu jakoś mniej więcej tam postarać i rozpracować. Coś jeszcze? Dwójnóg to chyba nie muszę za bardzo tłumaczyć. Celownik laserowy zwiększa nam tylko i wyłącznie celność ognia z biodra i nic więcej. Możemy też oślepiać przeciwników, tak jak mnie próbował oślepić właśnie w tym przypadku. Także już myślę, że mniej więcej wiecie, gdzie stosować jakie dodatki. Także tak to wygląda. Ja na przykład w przypadku Skaraha użyłem sobie ostatnio konfiguracji tłumik płomienia, celownik laserowy. Choć nie wiem, czy w przypadku Skaraha jest dostępny ciężka lufa, ale nie wiem. No tak, ciężka tłumik płomienia wyklucza nam ciężką lufę, także po prostu był to tłumik płomienia i celownik laserowy jako kolejny dodatek, ponieważ po prostu no ze względu na sloty opłacało się go i tak wybrać, żeby mieć ten dodatkowy efekt lepszej celności z biodra. I naprawdę tłumik płomienia znacznie zmniejszył odrzut tej broni, co spowodowało, że wcześniej myślałem, że z Karem H kompletnie nie da się grać na dalekie dystanse ze względu na odrzut. Ale stosując ten tłumik płomienia, naprawdę ta broń się stała dobra na daleki dystans. I naprawdę teraz głównie grając na dalekie dystanse będę grał z tym Skarem H, po prostu będę używał tego tłumika płomienia. No, gdzie się panie chowasz? A, niestety mnie załatwił, no cóż. I właśnie wcześniej latałem z bodajże celownikiem laserowym. Nie, zaraz, przepraszam, kompletnie mi się pomerdało. Celownik laserowy jest zamiast ciężkiej lufy i tłumika płomienia, także miałem tłumik płomienia, jakiś celownik typu holo i tyle. I z tą konfiguracją grało mi się naprawdę dobrze, ponieważ Skarha ma zwiększony damage, bo ma większy kaliber. Nie pamiętam dokładnie ile, no ale ma większy damage niż 25. Za to ma mniejszy magazynek, mniejszą szybkostrzelność i zwiększony odrzut przez to, ale dzięki temu, że mogłem sobie podmontować ten tłumik płomienia, ten odrzut stał się na tyle naprawdę znośny, że na daleki dystans można było spokojnie sobie walczyć i było to naprawdę dobrym pomysłem w przypadku tej broni i dobrze mi się to sprawdziło. PKP Peczenek to jest kolejna broń, która też ma dość duży odrzut ze względu na swój zwiększony damage i tam ten tłumik płomienia też bardzo dobrze mi się sprawdził do tej celności broni. Ogólnie po prostu zaczęło mi się z tą bronią grać lepiej. Także kombinujcie sobie z dodatkami, naprawdę warto. I klasa medyk akurat jest tak bardzo monotonną klasą, jeśli chodzi o swój styl, jeśli chodzi o gameplay tą klasą, że praktycznie do każdej broni, jeżeli zastosujecie celownik laserowy, jakąś optykę, to wam się to sprawdzi. Niewiele tutaj za bardzo w przypadku broni medyka można sobie kombinować z różnymi dodatkami. Są jednak niektóre bronie, z którymi warto sobie pokombinować, jak na przykład N94 Scar L. Do tego jeszcze pewnie dojdzie nam KH2002. I jeszcze coś by się tam znalazło. W każdym razie większość broni dobrze się spisuje z taką samą konfiguracją, jaką podawałem wam w niektórych wcześniejszych odcinkach, czyli ten celownik laserowy, jakaś optyka. Akurat w przypadku Skaraha bardzo dobrze sprawdza się ciężka lufa z celownikiem jakimś optycznym typu 3,4 raza czy AKOG. Także pokombinujcie sobie trochę z tymi dodatkami i zobaczcie, jak wam to wyjdzie. Ja się w tej chwili już z wami żegnam. Dzięki za oglądanie tego odcinka Quantum Guide, który troszkę też zahaczył o inną tematykę niż tylko recenzja samej broni. W każdym razie dzięki wam za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w przyszłych filmach na moim kanale. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Ja spróbuję tutaj wyeliminować gościa, który niestety wysiadł. Dobra, na razie, trzymajcie się. Boże. Tak, apteczką, apteczką go. O, fail. Pod koniec fail. Dobra, dzięki, trzymajcie się, na razie, cześć.